W ostatniej chwili doszły do mnie informacje, że odbywa się dzisiaj pod Woronicza, pod siedzibą Telewizji Polskiej, demonstracja kodowców, czyli tych, wiecie, amatorów kodeiny, którzy są zdenerwowani, ponieważ kodeina została nie to, że zdelegalizowana, nie na receptę, ale można kupić jednorazowo tylko jedno opakowanie. Okazało się oczywiście, że Koza z Grzesiem robią jakąś chałturę i nie mogą ze mną nagrywać. Całe szczęście zgłosił się kolega Piotrek. Come on. Są tam ci kodowcy, przepraszam? Kodziarze są? Czy są kodziarze pod TVP? Czy? Nie ma, bo co to za nuta? Tupak, jak to nie ma? Jest na Powstańcu Warszawy. Na placu właśnie się spełnia. Tutaj nie ma nic. Ale dlaczego? Nie, przecież umówili się w telewizji. Oszukali w telewizji. Chodźcie z nami na metr. Dobra, chodź. Proszę Państwa, jesteśmy w metrze. Okazało się, że telewizja kłamie i pod telewizją wcale nie ma demonstracji. Jedziemy do centrum, gdzie podobno jest tutaj młody człowiek. Co? No, telewizja nie oddaje zapachu. Co da się wyczuć w tym momencie? Generalnie jebia. Strasznie napierdala. Strasznie, ale jebie to jest za mało powiedziane. Tak. Napierdala, to chyba ci panowie. Przepraszam bardzo, który z panów tak strasznie jebie? A problemy z nogami. To do lekarza, do szpitala. Następna stacja, proszę uprzetłumaczyć. Pani uciekła, o, widzi pan. Właśnie w ten sposób można też nawet jadąc metrem nagrać małą taką interwencję społeczną. Zobaczyłem dopiero w lustrze, jak to gejowo wygląda, że mam taki szaliczek. Bo jak pan uważa, czy osoby tak śmierdzące powinny jeździć metrem? Jako obywatele mają prawo, no ale wie pan. To ciężko im powiedzieć. A to nie jest sposób na życie. A co mam śmierdzenie do jazdy metrem? No, że jak jedziesz metrem... Są osoby, które sobie tego nie życzą, ale powinni być też wyrozumiali. Kolega nie śmierdzi z braku higieny. Mimochodem. Ale śmierdzi ze względu na chorobę nóg. Ale ja nie mówię, że to jest źle. Ja jako dziennikarz staram się ocenić, czy osoby tak wydzielające tak intensywną woń powinny jeździć metrem. Przypuszczam, że ja osobiście twierdzę, że mają prawo. Znaczy idzie pan demonstrować z tymi kodeinistami. Będzie demonstracja tych kodeinistów. Kod. No być może udam się. Być może pójdziemy tam wszyscy. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Wszystkiego dobrego. Chodźmy, chodźmy. Dzień dobry. Czy jest może Tiokodin? Proszę? Tiokodin czy jest może? Jest. Chciałem prosić 25 opakowań. Dostanie pan tyle. Dlaczego? Ustawa na temat przeciwdziałania narkomanii zezwala na sprzedanie najmniejszego opakowania, czyli 10 tabletek. Po zmianie ustawy można kupić tylko jedno opakowanie takich leków jakości Tiokodin, zawierających kodeinę. W związku z czym właśnie wielbiciele tej substancji znaleźli się w ciężkiej sytuacji. Czy jest odczuwalne? Czy faktycznie przychodzą, kłócą się? Nie, są raczej grzeczni. A dużo ich jest? Sporo. Sporo. Problem? Niestety. Problem. Jesteśmy w centrum, trafiliśmy na WOŚP, ale nie tego dziś szukamy. Lipa, widział pan kodziarzy gdzieś może? Kodziarzy pan widział? Nie. O dobre, o. I wesołych świąt. Dziękuję. Przepraszam bardzo, pan widzę z flagą. Czy pan wie, gdzie są ci kodziarze? Od kodeiny ci. Siema. Mamy blistery lekarstwa na kaszel z kodeiną, żeby ich wabić. I chyba to działa, bo mijają nas ludzie z naklejkami kod. Demonstracja jeszcze trwa, czy już pan wie kody też? Tak, jeszcze. Ma pan swoją, tak czy? Tak, czy pan trochę? Nie. Nie, dziękuję. Nie, ma pan swoją. Dziękuję. Okej, ten jest nasycony. Udało nam się wreszcie trafić na epicentrum kodziarzy, idziemy do nich. Rozległy się wuwuzele. Widać, że są na głodzie. Zmiana ustawy spowodowała, że faktycznie aż kipią ze złości. Zmiana ustawy powoduje aż takie emocje u pana? Tak. Bardzo pan musiał zejść z dawek po tej zmianie, czy bardzo pan... No jeszcze nie odczuwamy tego, co będzie. Aha, czyli będzie jeszcze gorzej, tak? Gorzej będzie, oczywiście. Czyli w ogóle zabronią kodeiny, tak? Czy... Czego? Kodeiny. Jakiej kodeiny? No kodziarze, jesteście, obronicie kod. Tak. No. No i może dojść do tego. Może do tego dojść. No, oczywiście. Nie macie władzy w internecie. A my z ale nam nie brakuje kodeiny akurat. Kodu jest bardzo dużo. Dużo jest kodeiny? Proszę bardzo. Więcej. Ma być więcej? Oczywiście, że tak. I na pewno będzie.
A, ale... No, jako specjalistka. Naprawdę? No, oczywiście. Dawna pani grzeje? Pokolenia, ubiegła walka, wcześniej to co? Jest humorek. No, no pewnie. Póki się żyje, to się nie damy. Rozumiem, rozumiem. To wszystki powiedział. Co powiedział? Jak możesz, to musisz. Jak więc musisz, to... mogę. Nie, nie, nie. Jak możesz, to musisz. Póki mogę, no, nogi mi pozwalają, to muszę. Rozumiem, rozumiem. Pani właśnie namawiała mnie do zażywania kolejny. Chyba dam się przekonać. Dziękuję bardzo. Jak mawiają Polak na głodzie, równy wojewodzie. Widać, że są rozeźleni są. Proszę bardzo, jeszcze bardzo służbowo, służbowo, przepraszam. Otóż ja mam... Ja mam, proszę państwa, konstruktywną propozycję. Propozycję kompromisu. A mianowicie uznanie, że ci, którzy byli z PiS-u i zginęli pod Smoleńskim, zginęli w zamachu, a reszta zginęła w katastrofie. Chodzi o to, pół minuty, żeby obronić Rzeczpospolitą, a więc państwo nas wszystkich. Żebyśmy mieli Rzeczpospolitą, a nie rzecz PiS-politą. Ja chciałem powiedzieć, ustawa się już zmieniła. Tylko jedno opakowanie kodeiny można kupić na raz. Co będzie później? Zabiorą nam zupełnie. Zabiorą nam... Dziękuję. Zabiorą nam kodeinę. Już. Dzisiaj co? Dzisiaj po czyjej stronie dzisiaj? To znaczy się, ja zawsze byłem po stronie opozycji. I teraz mamy opozycję. I cenię to bardzo. Aby nikt wam go nie odebrał. Ojczyzna, a wszyscy zapominamy, że to słowo jest ważne. I o poślizgu, o czasami krzywdzie. Tylko jedno opakowanie kodeiny można kupić. Co będzie za rok? Skandal. Skandal. Nie wpuszczajcie, no. Tylko jedna. Uważajcie, co się dzieje. TVN Meteo. Świetnie, ale może... Dobrze. Ale jestem oburzony, dlaczego nie mogę się też wypowiedzieć? Ale to proszę zorganizować sobie samemu. Lubię skrable, jakby tak zrobić. My, a... Czy jest opcja, żeby się na chwilę ustawić w Menda? Bo jest koncert apteki i to będzie Jędrzej Kodymowski z apteki. Mamy literek. Macie, macie. Okej, okay, można? M, E, N tutaj. Dobrze? Menda na chwilę. A to na cześć Kodyma z apteki. No bo na chwilę, proszę. On gdzie koncert gra? Nie? Menda nie, nie będzie Mendy. Wolna Menda. Wyprasowny. Nie kopi. Lód, nie, czerny! Dobra. O, konsola. Powoli kończymy. Chciałbym zaprosić na scenę wszystkich dziennikarzy, których jeszcze tu mamy. O, tu jestem dziennikarzem. Dziękuję serdecznie za to, że... Chodź. Polska! Wolne media! Wolna Polska! Wolne media! Wolna... Ale ja jestem dziennikarzem też! Jestem dziennikarzem przecież. Hej, to bardzo proszę. Ale jestem dziennikarzem też. Jest pan na liście? Jakiej liście? Występujących tutaj. Powiedzieli, zapraszamy wszystkich dziennikarzy. Proszę państwa, jeszcze raz. Dziennikarzem. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich dziennikarzy. Wszystkich dziennikarzy. Za to, Adam, że tak, jesteście dokładnie z nami, za to, że nas wszystkich. Powiedzieli, że wszystkich dziennikarzy. Ja jestem dziennikarzem, to przyszedłem. O dobrą Polskę. Ale nie było to powiedziane. A ja jeszcze raz chciałam wezwać do bojkotu pisowskich mediów. Press. Dziennikarz. Dziennikarz oczywiście, tylko że wszyscy, co są, oczywiście przemawiali. Ale nie powiedzieli, tego nie wiedziałem. Ja nie mam, nie mogę. No ale pana nie wiedziałem, no to nie, nie wejdę, ale nie, proszę nie państwa, było, jest nie było to, o, było w niedopowiedzeniu było. Bardzo proszę za tą linię, dobrze? Dobrze, ale było w niedopowiedzeniu. Wspólnie hymn tego kraju. Ale pan to powiedział, było w niedopowiedzeniu, prawda? A jeszcze zanim hymn, zbierajmy. Może to było po prostu tak opowiedziane, oczywiście ogólnie, ale tylko ci, co są po prostu. Ale nie było to powiedziane. Bardzo proszę. Nie było, ja pójdę, ale nie było, wszyscy dziennikarze. Proszę opuszczenie.
Idę, ale było wszyscy dziennikarze. Było? Było wszyscy dziennikarze. Dziękuję. Bardzo proszę opuszczenie. Opuszczam, ale było wszyscy dziennikarze, bardzo prawda? Proszę. No jakoś proszę się państwo, nie rzucili, ale bardzo proszę. Bardzo proszę. Ale było wszyscy dziennikarze. Bardzo proszę opuszczenie. Było? Ja idę, tylko było. Bardzo było. Proszę opuszczenie. Ale było. A trzeba pana opuszczyć, proszę. Słucham? Proszę pana opuszczenie. Ale to, ja to konfabuluję, czy nie? No dobra. Pyta.pl, specjalnie z Marszu Gudziarzy. Kłaniam się. Ja chciałem na scenie śpiewać. Dziękuję państwu. Zapraszam pana. Tak. Na zewnątrz. Dobrze. Bo powiedzieli, zapraszamy wszystkich dziennikarzy na scenę. No to wszedłem. Powiedzieli, że ty jesteś na liście. Okej, no ale nie wiedziałem tego. Nie wskakuje się tak na scenę, tak on to zrobił. No bo entuzjastycznie wskoczyłem. Panowie, coś macie do tego pana, czy go będziemy zwalniać, czy coś uszkodził, z idei zastawał? Nie, nie uszkodził, tylko że po prostu się troszeczkę nie tak zachował. Wszedł na scenę. No dobrze, czyli skoczył, no po prostu nie odpowiedział. I na prośbę po prostu zszedł, jako tako nie zgłaszacie. Tak, oczywiście, nie będziemy. Czyli tak naprawdę się nic nie stało.